2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu. Ze studia radia 2000 FM w Beirut wita Was Aleksandra Błaszkowska, a towarzyszy mi w studio Mariusz Szudziński. Za konsolą. Zapraszamy na audycję Beaty Rumianek. Mamy dziś słoneczną sobotę 7 grudnia 2013 roku. Prognoza na ten weekend zapowiada się fantastycznie. Dużo słońca i temperatury około 25 stopni Celsjusza. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 w paśmie 98.5 MHz na falach FM. Można nas też słuchać w internecie o dowolnej porze. Na naszej stronie internetowej podaję adres www.pl2000fm.blogspot.com.au. Znajdziecie tam informacje, felietony, liczne fotogalerie, a także już ponad 170 audycji archiwalnych. Oto numer telefonu do studia, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. 97 15 54 11 oraz numer faksu, na który należy do piątku przysyłać ogłoszenia lokalne. 97 15 54 33. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Na początek nadamy pierwszą część wywiadu ze Sławomirem Cęckiewiczem, autorem głośnej książki Wałęsa Człowiek Steczki. Rozmawia Ela Celejewska. Około godziny 12 Beata Rumianek przekaże nam wiadomości ze świata, a następnie usłyszymy felieton doktora Marka Baterowicza. Hossa na rekiny, a co z wilkami? Potem usłyszymy wywiad z reżyserem filmu The Human Experience, Maciejem Styką. Następnie powiemy o tym, jak w Australii wyglądają przygotowania przedświąteczne. I na koniec zapraszamy na sprawozdanie z polskiego Bożego Narodzenia na Darling Harbour, które nagrał Marian Polak. Zapraszamy zatem do spędzenia z nami już kolejnych 87 minut. I już piosenka na dzień dobry. Grudzień to w Australii już okres przedświąteczny. Wczoraj obchodziliśmy popularne święto Mikołajki. U nas zaczęło się właśnie lato, a w Polsce spadł już pierwszy śnieg. Piosenka więc na ten temat w obu państwach. Zimowy ogród pełen róż. Śpiewa Felicjan Andrzejczak. Długa już noc i krótkie dni. W kominie świerszcz zimna drży, a śnieżny grudzień kuli się u drzwi. Jesień za mgłą zniknęła gdzieś, gdy w skrzydłach wron usnął zmierzch. Ostatni liść z gałęzi spadł, a szron osrebrzył świat. Zimowy ogród pełen róż, i w dłoniach mróz paletę trzyma, a śnieg na kątach chat cicho.
co tchu w gałęzie dmie. A pośród pól kulik mknie. I słychać jak ze wszystkich stron gwiazdkowy dzwoni dzwon. Zimowy ogród pełen róż, na szkle maluje zima. I w dłoniach róz paletę trzyma. A śnieg na kątach cicho siał. Zimowy ogród pełen róż, na szkle maluje zima. I w dłoniach róz paletę trzyma. A śnieg na kątach cicho siadł. Do Australii właśnie przylecieli profesor Sławomir Cęckiewicz i Krzysztof Wyszkowski. Spotkania z nimi odbędą się we wszystkich większych ośrodkach polonijnych. Dziś posłuchajmy pierwszej części wywiadu z historykiem profesorem Cęckiewiczem o jego sławnej już w Polsce książce Wałęsa, człowiek steczki. Z autorem rozmawia Ela Celejewska. Drugą część wywiadu nadamy 21 grudnia tego roku. Szło zło przez świat. Miało zwykłą twarz. Ludzie się mylili. A zło, jak zło, wybaczało błąd. W chwili, gdy nie żyli. Żeby strajker generalny od razu też mówił, żeby nie wywracamy generała. I my walczymy o praworządność przede wszystkim. Dzisiejszym o godzinie 19 postanowili wstrzymać ogłoszony na dzień jutrzejszy strajk generalny. Postanowiono zwołać Krajową Komisję Porozumiewawczą, w której kompetencjach leży ostateczna decyzja w sprawie odwołania strajku generalnego. Posiedzenie KKP odbędzie się w Gdańsku dnia 30 kwietnia. Gościem dzisiejszej audycji jest profesor dr habilitowany Sławomir Cęckiewicz, jeden z najwybitniejszych historyków polskich. Autor głośnej ostatnio w Polsce książki Człowiek steczki, demaskującej mit byłego przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy. Serdecznie witamy w sydneyjskim radiu TOOFM. Dzień dobry. Może na początku, zanim zaczniemy z tym przykrym tematem o Wałęsie, powie nam pan kilka słów o swoim pobycie w Australii. Jak się panu Australia podoba? W tej chwili rozmawiamy z Perth. No jesteśmy tutaj czwarty dzień. Byliśmy na wycieczce w okolicach Albany. No jestem bardzo zauroczony, głównie przyrodą. Aczkolwiek śmieję się z moich dobrodziejów, z państwa sawickich aktualnie, że nie ma w ogóle w Australii kangurów, bo możemy znaleźć. No ale dzisiaj obiecali, że jakiegoś znajdą, ale Krzysztof Wyszkowski śmieje się, że to będzie ktoś przebrany po prostu za kangura. No zobaczymy, przekonamy się po prostu, jak to jest z tymi kangurami. No trzeba pojechać troszeczkę w stronę buszu, to wtedy na drodze się pojawiają nawet kangury. A słyszałam, że już pan zdążył się zaziębić, bo pogoda nienadzwyczajna i u nas w Sydney zimno, ja zachrypłam. To znaczy ja przyjechałem chory, ale Krzysztof Wyszkowski zachorował rzeczywiście, nie wiem czy za sprawą mnie, bo żeśmy przecież razem tu lecieli, czy już tutaj coś złapał, ale ja już wychodzę, już dochodzę do siebie. Czy już widział pan Sydney także? Nie, na razie tylko jesteśmy w Perth. A jak się panu Perth w ogóle podoba? Jesteśmy w okolicy, dzisiaj jedziemy pierwszy raz do miasta, no to jest chyba trzeci czy czwarty dzień pobytu dopiero, a byliśmy na wycieczce trzydniowej w okolicach Albany, tam żeśmy zamieszkali i dlatego jeszcze nie byłem tutaj w mieście. Życzę panu bardzo miłego pobytu. Niedługo spotkamy się tutaj wszyscy w Sydney i w innych miastach australijskich z Polonią. Mam
tak samo wielka frekwencja na spotkaniach z panem, jak była w Polsce, gdzie przychodziło po kilkaset osób. Tak, mam nadzieję, że tak dużo osób też przyjdzie tutaj. Rzeczywiście ta książka Wałęsa, Człowiek Steczki jest dla mnie również jako dla autora pewnym fenomenem po prostu. Bardzo dużo ludzi nie tylko kupuje książkę, ale też przychodzi na spotkania. To jest bardzo często sytuacja, w której nawet brakuje egzemplarzy książki na spotkaniach w Polsce. Nic bardziej szczęśliwego, że tak powiem, dla autora, jeśli jest tak popularny, jego książki są tak szeroko, że tak powiem, komentowane czy czytane. Najtrudniej jest obalać mity i to jeszcze takie mity z bohaterem z Nagrodą Nobla, ale mimo to coraz więcej ludzi w Polsce uwierzyło panu, a nie Wałęsie, na szczęście. Tego nie wiem, czy aż tak optymistycznie to wygląda, ale jak mówię, po prostu rzeczywiście no ta książka robi jakąś wielką, zawrotną furorę. No chciałbym po prostu przekonać jak największą grupę ludzi do tego, że to co piszę jest po prostu prawdą, chociaż z prawdą pewnie smutną. Nie jest moją rolą walka z Wałęsą, niszczenie mitu, to mnie w ogóle nie interesuje, historyk nie jest od tego. Ja jestem od tego, żeby po prostu ludzi przekonać do tego, co znalazłem w archiwach, czego sobie nie wymyśliłem. I też dlatego napisałem książkę w nieco innym stylu jak wszystkie moje poprzednie. One były tomami bardzo opasłymi, z stałym aparatem naukowym, przypisami, a ta książka jest napisana lżejszym językiem, nie ma przypisów. Jest wydana w formacie bardziej poręcznym, no tak, żeby każdy z Państwa mógł wziąć sobie książkę nawet do metra czy do autobusu i po prostu czytać ją w każdej wolnej chwili. Czy ta książka jest opisem życia Wałęsy od urodzenia aż do dzisiejszych czasów? Tak, tak można powiedzieć, że jest to pełna biografia Wałęsy od dnia urodzin aż do w zasadzie ostatnich miesięcy, ale oczywiście głównym takim punktem, no bo z tego Wałęsa jest znany najbardziej na całym świecie, można powiedzieć newralgiczną opowieścią, są te wszystkie historie związane z okresem lat 1970-1990, ale również okres prezydentury, no podsumowując, no, całościowe takie spojrzenie na Wałęsę. Wałęsa mój, Wałęsa Cęckiewicza, Wałęsa jakby przekrojowy, opisany po prostu w każdym aspekcie tak naprawdę swojego życia. A czy może nam opowiedzieć pan tą mniej znaną historię udziału Wałęsy w dniach od 14 do 16 grudnia w 70 roku? Bo ta sprawa wiele wyjaśnia, od tego się właściwie chyba zaczęła jego cała taka prawdziwa działalność. Tak, to prawda. No to jest może jeden z najbardziej odkrywczych fragmentów książki. Okazuje się mianowicie, że nawet ja, pisząc poprzednie książki, w tym dwie o Wałęsie, myślę tutaj o książce Zbalek Wałęsa z Piotrem Gontarczykiem, później taką pisałem jeszcze taką książkę, która była pokłosiem tej pierwszej, czyli Sprawa Lecha Wałęsy, że nawet ja po prostu nie zdawałem sobie wówczas, kilka lat temu, sprawy z tego, że Wałęsa to nie jest ktoś, kto został, jak niektórzy inni, powiedzmy, zwerbowany, złamany przez Służbę Bezpieczeństwa po grudniu 70 roku, po tym wszystkim, co nazywamy wydarzeniami czy masakrą grudnia 70 roku w Gdańsku, tylko nawiązano z nim kontakt już w czasie, czy na samym początku całej tej dynamiki grudniowej w Gdańsku 70 roku. I tu są właśnie te kluczowe dni, czyli pierwszy dzień buntu robotniczego 14 grudnia 70 roku i 15 grudnia 70 roku, czyli dzień następny, kiedy Wałęsa przemawia z Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej do swoich kolegów, którzy krzyczą do niego zdrajca, szpicel, świnia, rzucają w niego kamieniami, bo nie mogą sobie wytłumaczyć tego, że Wałęsa stoi w oknie komendanta miejskiego Milicji Obywatelskiej. Pytają, jak on się tam dostał, skoro do nas przemawia. No i teraz, pisząc tą książkę Wałęsa, Człowiek Steczki, dotarłem do materiałów świadczących o tym, że 14 grudnia, czyli w pierwszym dniu, jeszcze nie tym takim tragicznym dniu grudniowym 70 roku, z Wałęsą przeprowadzono pierwszą rozmowę operacyjną. Drugą rozmowę operacyjną przeprowadzono 15 grudnia. I później jakby zrobiłem coś, czego nie zrobili historycy do tej pory, to znaczy starałem się odtworzyć całą ścieżkę Wałęsy w ciągu tych trzech dni, żeby jakoś odtworzyć to, co on w ogóle robił w czasie grudnia. No i okazuje się z tego wszystkiego, że Wałęsa był w czasie grudnia po prostu po drugiej stronie, to znaczy po stronie szeroko pojętej władzy, władzy partyjno-dyrektorskiej w Stoczni Gdańskiej i jak również był dogadany z Służbą Bezpieczeństwa. No to są rzeczy w jakimś sensie wywracające nasz dotychczasowy obraz
Wałęsy, bo się okazuje, że jego formalny werbunek, który nastąpił 19 grudnia, czyli 3 dni po zakończeniu gdańskiego grudnia 70 roku, był w zasadzie tylko formalnym usankcjonowaniem roli, jaką Wałęsa pełnił właśnie w ciągu tych 3 dni, 14, 15 i 16 grudnia 70 roku w Gdańsku. Mówiło się cały czas o jawności życia społecznego, o jawności życia związkowego. W tej chwili zostało ono bardzo osłonięte tajemnicą. Trzyma się u nas w napięciu cały tydzień, ponad tydzień, gotowość strajkowa. Teraz się przekłada ogłoszenie strajku nie wiadomo na kiedy. Na dzień, dwa, może na miesiąc, może na rok. I co ci ludzie mają czekać? Na co? Pan w ogóle w książce wyjaśnia, że on od samego początku był po stronie komunizmu, bo jeszcze współpracował z MO, a w czasie służby wojskowej z WSW. No zgadza się, aczkolwiek te dwa fragmenty życiorysu Wałęsy są niedostatecznie udokumentowane ze względu po prostu na to, że brakuje czy to dostępu, czy w ogóle tych materiałów. One się opierają przede wszystkim na relacjach funkcjonariuszy, ale ten wcześniejszy element, czyli ten właśnie fundamentalny, można powiedzieć, klucz dotyczący Wałęsy z grudnia 70 roku, no ta sprawa jest potwierdzona źródłowo. Natomiast tamte, jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślę, są wynikiem relacji, ale relacji, co warto też podkreślić, niezwykle wiarygodnych, istotnych, dlatego że chociażby odebranych przed sądem, przez skład sędziowski w czasie procesu Wałęsa kontra Wyszkowski. Myślę tutaj o takiej relacji majora Janusza Stachowiaka, który był oficerem SB w Gdańsku, który zakładał dokumentację agenturalną Wałęsie w końcu grudnia 70 roku i sprawdzał Wałęsę pod kątem tego, czy był już wcześniej zaczepiony przez inne służby. I wyszło z tych sprawdzeń, że Wałęsa był współpracownikiem Milicji Obywatelskiej, jakiegoś pionu kryminalnego w Komendzie Powiatowej w Lipnie, czyli w miejscu zamieszkania, i był również w okresie służby wojskowej współpracownikiem kontrwywiadu wojskowego, czyli wewnętrznej służby wojskowej. A czy podaje pan w książce, dlaczego on współpracował z tymi służbami? Czy on zwyczajnie bał się, może miał jakieś zagrożenie życia swojego czy rodziny? Czy też po prostu współpracował dla korzyści ambicjonalnych i materialnych? No to jest jeden z większych mitów funkcjonujących nie tylko w Polsce, w przestrzeni publicznej, mianowicie, że współpracownicy tajnych służb PRL godzili się na tą współpracę ze względu na ten strach, co im się może stać w życiu albo ich bliskim. Trzeba pamiętać, i tutaj jest obszerna literatura, zarówno teoretyczna, wytworzona przez same tajne służby, jak i później historyczna literatura, opierająca się oczywiście na tej dokumentacji tajnych służb PRL, że współpraca pod presją jest zawsze nieefektywna. Że oczywiście trzeba na każdego zbierać haki, ale tylko po to, żeby go jeszcze lepiej dyscyplinować, niekoniecznie nawet tych haków używając, a co dopiero po prostu działanie pod presją, w której ktoś musi się wykazać, że jest na przykład dobrym współpracownikiem, dlatego że mu grozi jakaś kara, że mu, jak to pani tutaj zasugerowała, że mu coś zrobią, zabiją na przykład. No taki współpracownik według najlepszej, że tak powiem, teorii pracy operacyjnej, w ogóle służb całych na świecie, to jest współpracownik po prostu niezbyt efektywny, dlatego że działa właśnie pod presją, ze strachu. Chodzi o to, żeby związać współpracownika z tajną służbą w taki sposób, żeby to on był ofensywny, żeby to on był pomysłowy, żeby to on sam przynosił materiały, żeby to on miał oczy dookoła głowy. I dopiero jak zrozumiemy ten mechanizm, to zrozumiemy w ogóle cokolwiek z tej historii, można powiedzieć, agentury w okresie PRL. No bo jak ja powiem pani, państwu, że jako badacz właśnie zajmowałem się tym w przeszłości i to było dla mnie szokujące, jak się okazało, że 70% współpracowników służby bezpieczeństwa, to są dane statystyczne z przełomu lat 70. i 80., nie pobierało w ogóle wynagrodzenia jakiegokolwiek, czy to finansowego, czy innego materialnego, bo to mogły być po prostu nagrody różnego typu. To mogły być nawet pończochy dla żony, czy kawa, czy paczka kawy. I oni po prostu rezygnowali z tego, dlatego że traktowali swoją współpracę agenturalną jako pomoc państwu PRL-owskiemu, z którym się w jakiś sposób identyfikowali.
No i to są rzeczy oczywiście, które wywracają ten właśnie charakterystyczny, dość powszechny punkt widzenia, że ludzie działali pod presją i tylko za korzyść. Oczywiście ta korzyść mogła na czym innym polegać. Ona nie musiała mieć tych wymiernych skutków w postaci jakichś pieniędzy na przykład, tylko to mogło oczywiście być coś takiego, co funkcjonuje często w świadomości ludzi. Żeby dobrze funkcjonować, dobrze żyć, należy być ustosunkowanym z tymi, którzy są bardzo silni, tak? No, czyli między innymi z tajnymi służbami PRL, bo inaczej wylecę z pracy, albo moja córka nie dostanie się na studia, ale to już jest, że tak powiem, to wszystko, co siedzi w głowie człowieka upodlonego, złamanego w ogóle przez system komunistyczny, a niekoniecznie jest efektem jakiejś werbalnej ingerencji samego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa. I teraz dopiero w tym momencie możemy jakby dyskutować o tym w ogóle, kim był Wałęsa. I odpowiem na to pytanie pani w ten sposób, bo odpowiem słowami pułkownika Chodysza, który mi w 2008 roku powiedział coś takiego. Wie pan, panie Sławku, Wałęsa to jest ktoś taki, kto zawsze chciał dobrze żyć z tymi, których postrzegał jako silniejszych od siebie, z tymi, od których on uważał, że po prostu zależy, którzy mogą mu na jakimś etapie życia pomóc i w ten sposób zawsze z kimś musiał współpracować. To jest właśnie charakterystyczny horyzont myślowy Wałęsy, że trzeba mieć bardzo dobre stosunki z silniejszymi ode mnie, czyli z ludźmi tajnych służb. W ogóle to jest horyzont, w którym tajne służby komunistyczne są wszechwiedzące i wszechmogące. I w związku z tym po prostu on no zawsze jakby stosował tą zasadę. To jest samo w sobie oczywiście ciekawe, skąd to się wzięło. Na ile na przykład widok milicjanta wszechmogącego gdzieś tam na wiosce czy w powiatowym miasteczku Lipno powodował, że on identyfikował rzeczywiście z milicjantem władzę. Zresztą w PRL-u nazywano milicjantów, czy w ogóle funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właśnie władzą. I być może to jest ta perspektywa, znaczy, żeby jakoś żyć, żeby się jakoś ustawić, trzeba z władzą dobrze żyć. A władza, no to milicja, a władza to SB. I Wałęsa w tym sensie, tak jak mówił Chodysz, po prostu zawsze z kimś musiał współpracować, bo uznawał, że to jest w jego życiu jedynie pomocne, a nie z tym, co by młodzież dzisiaj nazywała jakimś obciachem, powodem do wstydu. No ale korzyści materialnych nie odmawiał, bo sama jego żona napisała w książce, że bez przerwy wygrywał w Totolotka, co jest zupełnym absurdem. A poza tym nie kryje się z tym dzisiaj w ogóle. Procesuje się z różnymi ludźmi, którzy mu zarzucają tą agenturalną przeszłość, a pokazuje się w najlepszej komitywie na zdjęciach z generałem Jaruzelskim, który przecież ludzi z Solidarności wyraźnie nazywał bandytami i jest winien śmierci kilkuset osób, a dzisiaj z Wałęsą są największymi przyjaciółmi. No zgadza się, ale to mnie w ogóle nie dziwi, bo Wałęsa jest bardzo ważnym elementem systemu postkomunistycznego w Polsce po 1989 roku. Znaczy postkomunizm w Polsce, system III Rzeczpospolitej nie wyglądałby w taki sposób, gdyby nie rola Wałęsy, zwłaszcza jako prezydenta Rzeczpospolitej. No to była rola konserwatora komunizmu w Polsce, czy postkomunizmu, właśnie takiej zmodyfikowanej formy jakiegoś potworka transformacyjnego, który się nazwał III Rzeczpospolitą. Ale wracając jeszcze do tej kwestii agenturalności, no właśnie Wałęsa jest kimś innym. W tym sensie rozmawianie o Wałęsie na tle tych 70% ludzi, nawet współpracowników, którzy nie chcą brać pieniędzy, jest o tyle właśnie ciekawe, że on jest tym, który jakby spełnia te najgorsze kryteria agenturalne, to znaczy donosić na kolegów, zdradzać, tak? Narażać ich na represje, a jednocześnie jeszcze brać za to pieniądze, a później jeszcze po latach oskarżyć właśnie ofiary własnych donosów o to, że oni zdradzili w tamtym czasie, kiedy on ciężko harował dla Polski. To są te nieprawdopodobne wypowiedzi Wałęsy, czy to o Józefie Szylerze, czy o zmarłym już Kazimierzu Szołochu, który ja cytuję w swojej książce. No cóż, ale to jest po prostu no jakaś tajemnica, no, którą odsłoniłem oczywiście, tajemnica Wałęsy. Wałęsy jako po prostu człowieka niezwykle lojalnego wobec komunistów. Tak lojalnego, że rzeczywiście zajeżdża do pani Basi Jaruzelskiej na nalewkę, odwiedza generała Jaruzelskiego w szpitalu i w domu i mniej więcej co kilka miesięcy apeluje o to, żeby generałowi ostatni włos z głowy nie spadł, bo żaden sąd w Polsce nie jest od tego, żeby generała Jaruzelskiego czy generała Kiszczaka sądzić, od tego jest Pan Bóg. No to są właśnie te niesamowite wypowiedzi, już ich nie nazywam zwrotami, bo według mnie Wałęsa jest po prostu kimś poskładanym, jest kimś kompatybilnym, kimś jakby oddanym w ogóle tej sprawie postkomunizmu i w tym sensie on dla mnie jakby nie zdradza, tylko jest właśnie zawsze po tamtej stronie.
To są właśnie charakterystyczne cechy jego publicznej, politycznej postawy. Że od trzeciego dnia Skype'u nie mieliśmy cienia wątpliwości, że Wałęsa jest agentem. Ale nie mieliśmy na to żadnego dowodu. Żadnego. To, co myśmy widzieli, widziały setki tysięcy i dziesiątki tysięcy ludzi. To, co Wałęsa mówił publicznie, a to głównie dla nas było dowodem agentury, wstała próba osłabienia Solidarności. Dlaczego mimo Solidarność trwała, proszę Państwa, bo na pytanie kiedyś dziennikarza, no jak to się działo, że Wałęsa był noszony na rękach, a tutaj. Ja mówię, no właśnie na tym polegała cała sprawa. Że Wałęsa nie kierował Solidarnością, tylko był noszony na rękach. I dosłownie ich przenosi. Czyli Wałęsa musiał mówić to, co ludzie chcieli usłyszeć, bo gdyby powiedział co innego, przestał być przewodniczącym. Czy ta jego taka gorliwa współpraca z SB spowodowała, że SB, widząc, że mają tak oddanego agenta jak Wałęsa, wykreowali go na przywódcę, który pewnego dnia przekaże władzę wilkom z Kurachowiec, na co nabrały się niestety miliony ludzi w Polsce. I nadal niestety są miliony, którzy w to wierzą. Niewątpliwie, no mógłbym powiedzieć nieco, używając takiego skrótu myślowego, ale on jest łatwy do uzasadnienia nawet w sensie naukowym. Wałęsa bez teczki Bolka, czyli Wałęsa bez agentury po prostu nie istnieje. Nigdy o Wałęsie nikt by z nas nie słyszał, gdyby nie to, że on był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w latach 70. Chodzi o to po prostu, że agenturalna przeszłość Wałęsy, ta z sensu stricte, z lat 70-76, stała się jakby dźwignią jego całej późniejszej kariery. Przez to, że on się tej przeszłości bał się jej ujawnienia, a to z kolei stało się powodem no jakichś tajemniczych, pod stołem prowadzonych rozmów i porozumień Wałęsy z ludźmi aparatu władzy, nie tylko z tajnymi służbami, już w czasie, kiedy był liderem Solidarności. No i tak to po prostu wyglądało. On stworzył cały system relacjonowania czy spotykania się z ludźmi aparatu władzy w okresie, kiedy był liderem, przywódcą całego tego ruchu Solidarności. I w tym sensie no, możemy mówić o takim zdradzonym przywództwie. No, jak to w szczegółach wyglądało, to Państwo przeczytacie w książce. To są rzeczy bardzo często no, nieprawdopodobne, ale generalnie skupiające się na jednym. To znaczy Wałęsa przedstawia siebie obozowi władzy, czy to jest Kania, czy to jest Jaruzelski, jako tego, który jest najskuteczniejszym narzędziem w rękach komunistów do tego, żeby spacyfikować Solidarność w tym wymiarze radykalnym czy antykomunistycznym, autentycznym po prostu. I teraz on stwarza to wrażenie nieustannie na komunistach, że bez niego tego się nie da zrobić. I on prosi ich o to, żeby z Solidarności wyeliminować tych, którzy, no tak się jakoś składa, ani się jemu nie podobają, ani komunistom się nie podobają. To są jego słowa zresztą. No i on tutaj wymienia całą grupę ludzi, których sam nie jest w stanie z tego ruchu wypluć, wyeliminować, czy przynajmniej zmarginalizować, a których nienawidzą również komuniści. I tu chodzi oczywiście o Państwo Gwiazdów, o Annę Walentynowicz, o Andrzeja Rozpłochowskiego, o Andrzeja Słowika, Jana Rulewskiego, o tych wszystkich działaczy, którzy symbolizowali, zwłaszcza w latach 80-81, właśnie ten twardy nurt Solidarności. I to jest ta tajemnicza po prostu relacja między Wałęsą a obozem władzy, no która sprawia, że on jest kompletnie niesuwerennym człowiekiem, bo jeszcze jednocześnie trzeba powiedzieć, że on w swoim poczuciu bezkarności pogrąża się po prostu w coraz to większe problemy osobiste, różnego typu kompromitujące rzeczy. Innymi słowy, ma już tego tak dużo za uszami, że nie jest w stanie się z tego wszystkiego wyzwolić. Jego koncepcją, jego sposobem funkcjonowania wtedy w polityce było przetrwanie na stanowisku szefa związku. I jak Państwo przeczytacie w książce mojej te cytaty z tych dokumentów MSW, no muszę przyznać, że one robią wciąż na mnie bardzo duże wrażenie. Co się stałoby, gdyby Solidarność w swoim demokratycznym werdykcie na przykład wiosną 81 roku usunęła Wałęsę ze stanowiska przewodniczącego Komisji Krajowej. I tutaj władza komunistyczna, w tym Służba Bezpieczeństwa, formułuje cały taki program działania, którego celem jest przywrócenie Wałęsy na stanowisku szefa Komisji Krajowej. No niesamowite rzeczy.
Ja tu bym jeszcze chciała przypomnieć tą sławną rozmowę między Lechem a Stanisławem Wałęsami. Czytałam tą rozmowę, wydrukowana była w jakiejś polskiej gazecie, czytałam to już przebywając w Rzymie. Była strasznie wulgarna. Pisze pan też na ten temat w swojej książce, prawda? Że to SB wygładziła tą rozmowę. A tak, mimo to tak. Wielu ludzi nie wierzyło, że to była prawda. No tak, właśnie to są paradoksy w historii, które sprawiają, że coś, co jest autentyczne, jest uznawane na przykład właśnie, jak w tym przypadku, za coś fałszywego, coś, co SB wymyśliła po to, żeby skompromitować tego biednego Lecha. No ale tak się złożyło, że ja dotarłem do wyjściowego zapisu stenograficznego rozmowy braci i porównałem go z materiałem kolportowanym od wiosny 83 roku przez Służbę Bezpieczeństwa i PZPR. No i się właśnie okazało, że to zostało poprawione na korzyść Wałęsy. Cały ten kontekst opisuje dość szeroko w książce. Po prostu doszło do sytuacji paradoksalnej, w której Jaruzelski na przykład skonfrontowany, poinformowany o tym znalezisku, przypomnę, że chodzi o kasetę czy o nagranie, które magnetofon, na którym nagrał swoje pijackie rozmowy z Lechem, jego brat Stanisław, podczas dnia pobytu, urodzin powiedzmy, Lecha Wałęsy w Arłamowie we wrześniu 82 roku. No i kiedy po prostu Jaruzelski i cała ekipa rządowa o tym się dowiedziała i to odsłuchano, to złapali się za głowę i powiedzieli, nikt nam nie uwierzy, że to jest autentyczne. A to z kolei zostało odebrane w taki sposób, że skoro już nadejdzie taki moment, kiedy byśmy mogli to wykorzystać, to na przykład z czterech wyzwisk na brzydkich na literę K należy zrobić jedno, bo nikt nie uwierzy, że Wałęsa może ciągiem wypowiadać słowo na K, na przykład czterokrotny, prawda? No i to są tego typu ingerencje, ale no całe partie też tekstu zostały przeformułowane w taki sposób, żeby ten tekst oczyścić ze zbędnych na przykład przekleństw albo powtórzeń. No ale też cały kontekst w ogóle odnalezienia tej taśmy, rozmowy ze Stanisławem Wałęsą. Przypomnę, że Stanisław Wałęsa podpisał oświadczenie, że ten materiał został mu zarekwirowany, tak? To wszystko jakby sprawia, że ten materiał, który wówczas puszczono, myślę tutaj o tym zapisie audio, że on był autentyczny i on był autentyczny. I cały sposób też w ogóle myślenia, reagowania na to samego Wałęsy, tylko to potwierdza, że mamy do czynienia z autentykiem. Ponoć od małego smyka już do kropienicy sika. Teraz matką boską w klapie, wytrygi fajne chlapie. Jeszcze ma posadę mędrca, a człowieka śmiechasz skręca. Och ten Lechu, można pędzę śmiechu. Och ten Lechu, chłechu, 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 chłechu. Och ten Lechu, można pędzę śmiechu. Och ten Lechu, chłechu, chłechu, pędz. Ten nasz środek narodowy wciąż jest zwarty i gotowy. Dziarsko wkracza na trybunę, zawsze chętnie jest trybunem. Gdy się tylko to opłaca, może robić za pajaca. Och ten Lechu, można pędzę śmiechu. Och ten Lechu, chłechu, chłechu, chłechu. Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Ślązacy nie są narodem, orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, dodał sąd w uzasadnieniu. Według Sądu Najwyższego dążenie do uzyskania autonomii na terenie Śląska należy ocenić jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego, co jest sprzeczne z konstytucją. 23-letnia Anna K., która w kwietniu tego roku zorganizowała nielegalną imprezę plenerową na krakowskim Zakrzówku, zapłaci grzywnę w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na zwołane przez Facebooka ognisko kwietniowe przyszło ponad 20 tysięcy młodych ludzi. W portach środkowego wybrzeża wiatr powoduje zagrożenia. Sytuacja w usteckim porcie staje się coraz bardziej dramatyczna. Huraganowy wiatr zmienił kierunek na północny, a to oznacza zjawisko tzw. cofki. Olbrzymie masy wodne są wtłaczane do portowego kanału, w którym poziom wody znacząco się podnosi. Woda zmywa wszystko, co spotyka na swojej drodze. Rybacy, którzy pełnią wachty na swoich jednostkach, spodziewają się, że niebezpieczeństwo będzie wzrastać. 3 osoby zostały zatrzymane przez policję za zakłócanie wykładu Gender, dewastacja człowieka i rodziny, który w czwartek wieczorem odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykład wygłaszał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Gender wiąże się z radykalnym feminizmem, który opowiada się za aborcją, zatrudnianiem kobiet i przetrzymywaniem dzieci w żłobkach, mówił podczas wykładu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. W trakcie jego wypowiedzi przy wtórze oklasków części zgromadzonych na mównicę wskoczył chłopak przebrany w złotą sukienkę. Gdy ochrona próbowała wprowadzić go
wyprowadzić go z sali, część publiczności zaczęła skandować hasło „Stop przemocy”. Mieszkańców wielu śląskich osiedli obudziły w środę górnicze orkiestry. Poranne koncerty na ulicach w Święto Górników Barburkę to wieloletnia tradycja kultywowana m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie działają 4 kopalnie. Najstarsza orkiestra działa tu od 1919 roku. Kuria diecezji łowieckiej przeprasza ofiary księdza Sławomira S. Wczoraj sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej skazał go na 8,5 roku więzienia za wykorzystywanie seksualne 5 chłopców. We wtorek na stronie internetowej diecezji łowickiej, której ksiądz Sławomir S. był proboszczem, pojawiły się przeprosiny. Rząd Ukrainy nie ma planów wprowadzenia stanu wyjątkowego, oświadczył szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Leonidem Kożarą. Ukraina ma zintensyfikować dialog z Unią Europejską, dodał Sikorski. Z ukraińskiej strony wyraziłem ból i żal z powodu pobicia obywateli polskich na Majdanie, powiedział ambasador Ukrainy Markijan Marski podczas niedzielnej rozmowy z polskim MSZ. Dyplomata został zaproszony z powodu pobicia 2 obywateli polskich, do którego doszło podczas sobotniej akcji milicji w Kijowie skierowanej przeciw demonstrującym zwolennikom integracji Ukrainy z Unią Europejską. MSZ przekazało ambasadorowi głębokie zaniepokojenie i oburzenie w związku z użyciem siły wobec demonstrantów. Krakowska Kancelaria Prawnicza, działająca w imieniu Karola Stefana Habsburga i Renaty Habsburg, wystąpiła z wnioskiem o zawarcie ugody w sprawie zwrotu rodzinie Pałacu w Żywcu w województwie śląskim, zwanego Nowym Zamkiem, informuje Dziennik Zachodni. Opuszczenie flag do połowy masztu, aby uczcić pamięć zmarłego laureata pokojowej Nagrody Nobla Nelsona Mandeli, polecił prezydent Francji François Hollande. Podobnie zareagował premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Dziś zgasło jedno z najjaśniejszych świateł naszego świata, podkreślił w specjalnym oświadczeniu. Byłego prezydenta RPA wspominają również unijni przywódcy. 2 z najważniejszych bibliotek świata, watykańska i oksfordzka, udostępniły w internecie pierwsze bezcenne woluminy. Teraz każdy może przejrzeć i przeczytać wyjątkowe dzieło Biblię Gutenberga, pierwszą w historii wydrukowaną księgą. W kolejce do digitalizacji są następne białe kruki. Po 3-letniej przerwie Telewizja Polska znowu weźmie udział w konkursie Piosenki Eurowizji. Finał imprezy zostanie pokazany na antenie jedynki 10 maja 2014 roku. Łóżko przeciw odleżynom, lek przeciw bólowi neuropatycznemu czy traktowany robot do odpalania ładunków wybuchowych to tylko niektóre z polskich wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych targach w 2013 roku w Norymberdze. Internetowy gigant Amazon testuje system automatycznych dostaw towarów do klientów. Wykorzystuje w tym celu eksperymentalne drony, czyli małe, bezzałogowe helikoptery. Dron to bezzałogowy helikopter z 8 wirnikami, zwany również oktotopterem. Wyglądem przypomina malutki namiot ogrodowy. Dron może transportować niewielkie paczki w wybrane miejsce sterowane za pomocą systemu GPS. 4 polskie uczelnie wyższe znalazły się w inauguracyjnym rankingu 100 najlepszych placówek naukowych 20 rynków wschodzących. Ranking opracował brytyjski tygodnik Times Higher Education. Wśród wyróżnionych placówek są Uniwersytet Warszawski, który zajął 23 miejsce, Uniwersytet Jagielloński 41 miejsce, Politechnika Warszawska 64 miejsce oraz Uniwersytet Łódzki miejsce setne. Zanim sięgniemy po kolejny kawałek ciasta, warto pozbyć się wyrzutów sumienia z tego powodu. Psychologowie dowiedli, że osoby, które celebrują każdy posiłek oraz przekąskę i nie czują się z powodu jedzenia winne, zachowują smukłą sylwetkę. Mechanizm jest prosty. Naukowcy wskazują, że jeśli kawałek ciasta albo czekolada wzbudzą w nas poczucie winy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zrezygnujemy z dalszej walki o smukłą talię. Kiedy łakocie są powodem złego samopoczucia, automatycznie rodzi się przekonanie, że zaprzepaściliśmy cały dotychczasowy wysiłek. Dlatego też badacze sugerują, aby niewielkie odstępstwa od diety traktować jako nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia, co pozwoli dalej trwać przy diecie. Grafen zabija komórki nowotworowe. Udowodnili to naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Grafen przylega do komórki nowotworowej, tworzy wokół niej cieniutką warstwę, odcinając dostęp tlenu, składników odżywczych i w ten sposób prowadzi do jej śmierci. Agnieszka Osiecka w polskiej kulturze wybudowała sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Teraz będzie też na monetach. Narodowy Bank Polski uhonorował poetkę, pisarkę i autorkę tekstów piosenek wchodzącymi dziś do obiegu pamiątkowymi numizmatami w ramach serii Historia polskiej muzyki rozrywkowej.
informuje, relacjonuje, dokumentuje, tłumaczy i tak od 95 lat. 5 grudnia rocznicę powstania obchodzi Polska Agencja Prasowa, spadkobierczyni przedwojennej Polskiej Agencji Telegraficznej. Artykuły mleczarskie, zbożowe, owocowo-warzywne, cukier i olej rzepakowy. Blisko 99 ton artykułów spożywczych rozdadzą w tym roku najuboższym polskie organizacje charytatywne. Żywność przekazywana jest w ramach unijnego programu pomocy dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. Japońska kuchnia Washoku została wpisana na listę niematerialnych dziedzictw kultury UNESCO podczas sesji tej organizacji w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Tradycyjne japońskie metody przygotowywania jedzenia i uwzględnienie piątego smaku umami po słodkim, słonokwaśnym i gorzkim sprawiają, że ma ono niepowtarzalny smak. Kilkaset osób niewidomych i niedowidzących manifestowało przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Demonstracja pod hasłem "My nie widzimy nic, a wy czy widzicie nas?" miała przypomnieć o istnieniu osób niewidomych i prosić o pomoc dla nich. Mieszkańcy najbiedniejszych regionów kraju, choć bezrobotni i biedni, żyją dłużej niż bardzo dynamiczni mieszkańcy metropolii. Rzadziej zabijają ich stres i nowotwory, czytane w dzienniku Gazecie Prawnej. Mapa szczęścia nie pokrywa się z mapą dobrobytu. Polacy ze wschodniej części kraju, do tej pory tzw. Polski B, tworzą trwalsze rodziny i żyją dłużej niż ich krewni z bogatszych regionów. Najdłużej życiem cieszą się mieszkańcy Podkarpacia, choć PKB na głowę jest tu o 1/3 niższy od średniej krajowej. 50 szopek wykonanych przez dorosłych i 124 szopki autorstwa dzieci i młodzieży zgłoszono do 71. konkursu szopek krakowskich. Wyniki zostaną ogłoszone w niedzielę. Uczestnicy konkursu, głównie z Krakowa, ale też m.in. ze Śląska i Lubelszczyzny, pokazali swoje prace na rynku głównym podczas korowodu, który wyruszył sprzed pomnika Adama Mickiewicza na scenę przy ratuszu. Tu odbyła się oficjalna prezentacja szopek. Następnie autorzy przenieśli je do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez znawców sztuki, architektów i plastyków. Pewien lokalny supermarket z Manchesteru postanowił połączyć swoje siostrzane działalności w celu maksymalizacji zysku. Za każdą zakupioną bożonarodzeniową choinkę sklep oferuje również darmowy, co? Kebab. Tą bożonarodzeniową wiadomością żegnam się z Państwem. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Arlouis Street w Chesterhill, telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwi, nie zrujnujesz, a w biurze gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel. Najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. You're listening to the radio 2000 FM 98.5. Słuchajcie radia 2000 FM 98.5. A teraz zapraszamy na felieton doktora Marka Baterowicza, Hosanna Rekiny, a co z wilkami? Hosanna Rekiny, a co z wilkami? Felieton Marka Baterowicza.
W kryzysie bodaj rekiny są na fali, podpływają śmiało do brzegów i atakują naszych surfistów, którzy kołyszą się na swoich deskach, nieraz w znacznej odległości od wybrzeża. A może kusi je obły kształt desek, tańczący cień na powierzchni oceanu? Łatwiej jednak ugryźć surfistę smaczny kąsek, a jakże bezbronny, przyprawiony w dodatku słoną wodą Pacyfiku. Ilość takich ataków zaczyna niepokoić, ale fachowcy od ekologii tłumaczą, że rekiny wcale nie gonią za ludzkim mięsem i jedynie płyną za ławicami ryb, które z kolei przesuwają się bliżej brzegów, co z kolei wynika ze zmian temperatury wody. A zatem rekiny polują na ryby, surfistów zaś tylko przy okazji zahaczają swymi kłami. Może traktując ich jako potencjalnych konkurentów w polowaniu na ryby. W końcu nie wiemy, co tam roi się we łbach rekinów. A może nic, a ten piekielny stwór rzuca się na wszystko, co jest w ruchu. Ot taka automatyczna bestia do zabijania. Tymczasem odstrzał rekinów był wręcz zamrożony, co przy całym szacunku dla tych potworów jednak dziwi, bo chroniąc owych notorycznych killers, nie mamy litości dla rodzaju ludzkiego wystawionego na ząbki i monstrualne paszcze. Atoli coś się zmienia, a rząd Nowej Południowej Walii rozważał zmianę polityki wobec rekinów. Nastąpiło to po trzech atakach, kiedy to 15-letni Andrew Lintop został pokąsany przez potwora, kiedy bawił się w surfing na Avalon Beach, a inny surfista, 33-letni Glenn Orgias, padł ofiarą rekina na wodach Bondi, a 31-letni Paul de Gelder, nurek marynarki wojennej, został zaatakowany w akwenie Sydney Harbour. Ten ostatni atak zwłaszcza wydaje się szczególnie oburzający, albowiem nękanie obywatela przy pracy zasługuje na jakąś reakcję, która istotnie miała miejsce. Oto pan Ian MacDonald, minister Nowej Południowej Walii od Primary Industries, oznajmił, że sieci przeciwko rekinom będą corocznie poddawane przeglądowi, a dane uzyskane z analiz DNA posłużą do lepszego rozpoznania terenów, gdzie rozmnażają się rekiny. Ani słowa jednak o trzebieniu rekinów, co wywołało protest pana Duncana Gaya, ministra opozycji, który obecny stan uznaje za plagę, domagając się zwiększenia liczby odłowionych rekinów. Wypowiedź ta nie przypadła do gustu panu MacDonaldowi, oskarża on ministra opozycji o sianie paniki. Kto ma zatem rację? Tymczasem odnotowano nowe ataki rekinów na surfistów w Nowej Południowej Walii i zachodniej Australii. A niezależnie od tego, czy nie warto tępić te niebezpieczne stwory? Jakiś ich procent idzie na zupę z płetw rekina, przysmak azjatycki, ale widocznie nie jest to dość wystarczająco, aby radykalnie zmniejszyć pogłowie tych morskich straszydeł. A rekiny to jakby wilki oceanów, powinny być tępione bez żadnej litości, bo nie dość, że atakują ludzi, to jeszcze zjadają nam ryby. Tak jak wilki pożerały nam owieczki czy inne zwierzątka domowe, ale jedynie mądrzy Duńczycy wydali im bezlitosną wojnę. Opisał to imć Jan Chryzostom Pasek w swoich pamiętnikach z wyprawy hetmana Czarnieckiego do Danii, który i tam Szweda gonił bez pardonu w sukurs przychodząc Duńczykom. Z uznaniem notuje Pasek. Wilków tam nie masz, bo prawo takie, że kiedy wilka obaczą, tak długo owego wilka prześladując gonią, aż go umorzą albo utopią, albo na drzewie obwieszą na grubym żelaznym łańcuchu. Jak widać, praktycznie Duńczycy wobec wilków nie stosowali grubej kreski, a liści gruby łańcuch i dlatego konkluduje imć Pasek. Z tej racyjej zwierza wszelakiego wielka tam jest obfitość. W Szwajcarii ostatniego wilka zabito w roku 1881, później, ale dobre i to. Oto recepta na dobrobyt, ale w kryzysie metoda ta już nie pomoże. Wilków zresztą w Danii nie ma od dawna, za mały to kraj, aby jeszcze tolerować w nim wilcze stada. Mądrzy Duńczycy, podobnie jak Szwedzi i Norwegowie, wolą też swoją monetę, czyli nie przyjęli euro i całkiem dobrze im się powodzi, nie korzystają ze wspólnej monety. Nie jest ona niezbędna dla stabilności gospodarki, a w krajach Unii Europejskiej nie zapobiegła zresztą kryzysowi. A u nas, w Polsce, wilki natomiast nadal są pod ochroną, także te, co w aferach korupcyjnych się obłowią. Ileż to dochodzeń wobec nich umorzono. A ostatnie aresztowania nowych aferzystów pewnie też spełzną na niczym, bo III Rzeczpospolita Polska jest państwem prawa, które chroni wilki i ich wilcze apetyty, to znaczy oligarchów, a nie szarych obywateli.
Ukazał się też film Układ zamknięty, czarno na białym. A co z rekinami? Jak długo będą nękać australijskich surfistów? Narodowy sport jest zagrożony przez oceaniczne bestie, które terroryzują naszych chłopców balansujących na falach. Surfowanie stało się niebezpieczną zabawą. Nawet łowienie ryb na skałach oznacza ryzyko. Iluż to rybaków zginęło w odmętach oceanu, zaskoczonych nagłą falą, która rozbija się o skaliste ściany. Nie trzeba więc surfować, by narażać życie. Wystarczy wybrać się z wędką na malownicze wybrzeża Pacyfiku. Oprócz rekinów w głębinach zatok grożą nam także rekiny finansjery, a nie jeden z nich przyczynił się do światowego kryzysu. Odkrywamy to z dnia na dzień, albowiem media nie cierpią na kryzys i dość sprawnie relacjonują wydarzenia z tej dziedziny. Na czele wiadomości jest jednak Syria i okolice, Egipt rozdarty po upadku kultury Ozerysa, Iran na dywaniku w Genewie. Albo Irak wstrząsany zamachami, też Afganistan z Pakistanem. W Tajlandii i na Ukrainie rewolucja, a w naszym regionie kilka państw wspiera się o skaliste wysepki. Rzadziej słyszy się o pogróżkach ze strony północnej Korei, artykułowanych niedawno z wielkim impetem. Rząd w Tokio obawia się koreańskich rakiet, nie ustaje też napięcie na granicy z południową Koreą, a taki konflikt angażuje mocarstwa. Niestety, fatalny podział Korei jest rezultatem zbyt ostrożnej postawy prezydenta Trumana, odwołał energicznego generała MacArthura i niesie ukrytą bombę dla regionu. A nie jest to jedyny problem planety. Zadań dla jasnowidzów aż nadto. Był to felieton Marka Baterowicza. Przechodzimy do dalszej części audycji. A oto rozmowa Beaty Rumianek z reżyserem filmu The Human Experience, Maciejem Styką. Autorzy filmu poszukują odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące każdego młodego człowieka. Po co żyję? Witam na naszej antenie pana Macieja Sykę. Pan przyjechał z filmem The Human Experience, bardzo rozreklamowanym, jak państwo wiedzą. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Human Experience, czyli... Wszystko o człowieku lub ludzkie doświadczenie. No wie pan, to taki dosyć szeroki temat, wszystko o człowieku. To znaczy co? Duchowe sprawy. Nie tylko. Ten film jest prawdziwą historią dwójki braci, dwójki naszych kolegów, którzy odwiedzili takie miejsca na Ziemi jak Ghana, Afryka, jak Lima w Peru, w południowej Ameryce, a także ulice Nowego Jorku w poszukiwaniu
odpowiedzi na pytania, jaki sens ma nasze życie, dlaczego codziennie rano budzimy się. Bracia Polacy? Amerykanie. Amerykanie z Północnej Ameryki? Amerykanie ze stanu Nowy Jork. Czyli musieli aż tak daleko jechać do Peru i tak dalej, żeby znaleźć sens życia. Bo właśnie dlaczego aż tak daleko? Czy to nie jest tak, że w życiu next door, czyli po sąsiedzku, też można znaleźć ten sens życia? Może jest możliwość, ale pamiętajmy, że dzisiaj ludzie młodzi, a kiedy nasz film powstawał, Jeffrey i Cliff, czyli dwójka bohaterów tego filmu, miała po 20 kilka lat. I dzisiaj młodzi ludzie są jakby bombardowani, zalewani. Wszyscy jesteśmy wszechobecnie, wręcz tak napalczywie zalewani różnymi informacjami. Czy to w mediach, czy to w reklamie. Karmimy się dźwiękiem, obrazem. Potrzebujemy nieraz ciszy, jest ją bardzo ciężko znaleźć. Więc w takich warunkach samo postawienie pytania, jaki sens w ogóle ma nasze życie, wydaje się prawie że niemożliwe. Nasi koledzy po niełatwych doświadczeniach życiowych w Nowym Jorku, mając po 20 kilka lat, wyruszyli w podróż, by poznać inne kultury, by spotkać ludzi o odmiennym kolorze skóry, o zupełnie innych poglądach, ludzi różnych kultur, różnych religii i poobcować przez pewien czas, pobyć w ich towarzystwie, zaznać i doznać innej przestrzeni kulturowej i porozmawiać z nimi na kwestie dotyczące właśnie takich spraw jak wiara, nadzieja, miłość, rodzina, przyjaźń, czyli kwestii wspólnych dla ludzi na różnych kontynentach. Istotnie wydaje się to ważne, żeby znać sens życia, bo wydaje mi się, że wielu młodych ludzi tego sensu życia nie może znaleźć, choćby popatrzmy na to, ilu jest narkomanów, prawda? Wpadają w to z jakiegoś względu, pewnie nie mają celu. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Wydaje mi się, że ten problem nie jest chyba aż taki mocny i wszechobecny. Natomiast to, co słyszałem tutaj w Australii, choćby o dzielnicy King's Cross, dzielnicy, która, tak jak słyszałem, no jest mocno obstawiona przez policję, gdyż tam rzeczywiście wiele różnych jakichś rzeczy dzieje się, które wynikają pewnie z utraty w ogóle chęci do życia, to daje nam jako członkom nowojorskiego studia Grassroots Films pole do działania, gdyż nasza praca polega właśnie na podróżowaniu z tym filmem. Jest nas w tej chwili 7 członków studia Grassroots Films, 5 to są koledzy Amerykanie, wszyscy w okolicach 30 roku życia. Natomiast ja z kolegą Łukaszem Perkowskim jesteśmy jedynymi Polakami w tym studiu i od kilku lat z tym filmem przecieramy szlaki nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale i także na całym świecie. Odwiedzamy szkoły, ośrodki, fundacje, prywatne firmy, placówki kulturalne. W przypadku Polaków docieramy do nich z projektem poloniaexperience.pl, gdyż pamiętajmy, że naszych rodaków rozsianych po świecie jest mnóstwo, żyją zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Południowej, w Azji, tutaj w Australii i poloniaexperience.pl jest właśnie tym projektem skierowanym do Polaków. Kolor dnia, zieleń róż, noc jak ciemny strach. Burza i świt, tęczowy błysk, przenika nieba. Wszystkie one łączą się na błękitnej arce tej. Kolory flag, kolory skór, licytacja trwa. Czy gorszy gen, czy lepszy Bóg, kto tu rację ma? Czyli to jest amerykańskie przedsięwzięcie? Jest to amerykańsko-polskie przedsięwzięcie. Studio nasze mieści się na Brooklynie w Nowym Jorku. Powstało po pamiętnych zamachach na World Trade Center w 2001 roku. I jako nowojorskie studio postawiło sobie za cel promowanie dobrych obrazów. Ja jeszcze raz nawiążę do tego, co jest nam wszystkim bliskie, że jesteśmy zalewani zewsząd wielką, wielką ilością przeróżnych informacji. I brakuje często tych informacji, które wywoływałyby u nas uśmiech, które powodowałyby, że lepiej się czujemy. Dlatego nasze studio po tych właśnie zamachach w 2001 roku w Nowym Jorku, kiedy powstało, w swoim statucie postawiło sobie za cel promowanie dobrych obrazów, które będą stawiały na godność ludzkiej osoby.
panowie są Polakami z Polski czy ze Stanów? My jesteśmy Polakami z Polski, z krwi i kości. Okej, czyli mieszkacie w Polsce. Mieszkamy w Polsce, w Warszawie, gdzie właśnie funkcjonuje nasza grupa ogólnopolska The Human Experience Poland. Można także znaleźć na Facebooku. Czyli ludzie, którzy gromadzą się wokół naszego filmu z całej Polski. Spotykają się regularnie, podejmują różne inicjatywy, działania i za to jesteśmy bardzo im wdzięczni, że mamy siebie nawzajem. A jak to się stało, że panowie w ogóle trafili do tego Human Experience ruchu? To jest dobre pytanie. Jeszcze kilka lat temu nie umiałbym na nie odpowiedzieć. Natomiast w chwili obecnej, w roku 2013, to co powoduje taką refleksję i przemyślenia, to jakiś fenomen tego ruchu, The Human Experience Poland, ruchu związanego właśnie z filmem, z działaniami. Jak trafiliśmy? Przez postać Jana Pawła II. W roku 2002, kiedy powstało właśnie Grassroots Film Studio, czyli no niespełna pół roku po zamachach, w roku 2002 Jan Paweł II był gościem Światowych Dni Młodzieży w Kanadzie, w Toronto i tam z kolegami, z Jeffreyem, z Michaelem Campo, z Josephem Campo, z Jeffrey Aziz, czyli z członkami naszego studia poznaliśmy się siedząc w sektorze, mając po 18-19 lat i uczestnicząc w spotkaniu z Polakiem, Janem Pawłem II w Toronto w Kanadzie. Wróćmy do braci podróżujących. Co znaleźli? Przede wszystkim spotkali ludzi, którzy przekazali im właśnie trzy rzeczy. Spotkali ludzi różnych kultur i poglądów, trędowatych, chorych, bezdomnych pod mostami w mieście Nowy Jork, którzy dali im przedsmak trzech rzeczy. Wiary, nadziei i miłości. Co więcej, pokazali, że nadzieja umiera ostatnia. W naszym filmie występuje kobieta, która dwa tygodnie po zdjęciach do The Human Experience odeszła na tamten świat. Osierociła trójkę dzieci. Ta kobieta do ostatnich chwil na zdjęciach, jak później mówili mieszkańcy Gany, wykazywała się i promieniowała z niej taka wielka radość życia. Udało się uchwycić ją na plaży, kiedy to spacerowała z trójką dzieci za rękę i ona powiedziała, spójrzcie na niebo, spójrzcie na ptaki, żyć tak jak one, prosto, nie mieć z żadnych wielkich oczekiwań, a cieszyć się każdą chwilą, to jest klucz chyba do życia. I ci mieszkańcy właśnie tych różnych kontynentów podczas zdjęć do filmu The Human Experience dzielili się swoimi doświadczeniami, swoim experience życia w tych krajach, życia tego, co przeszli i film jakby zarejestrował część tych spotkań, ponieważ wiele materiału nie jest zawarte w filmie i o tym jest właśnie ta historia. Powiedział pan nie mieć żadnych oczekiwań. Czy to jest możliwe w dzisiejszym świecie? Jest to bardzo ciężkie. W The Human Experience mówimy o tym, są naukowcy z University of Stanford, ze Stanfordu, którzy mówią, że przecież tak naprawdę na nasze miejsce w korporacjach czeka dzisiaj dziesiątki innych osób. Dookoła jest wyścig szczurów. W rzeczywistości każdy pragnie mieć dobrą pracę, dobrze płatną. Natomiast w The Human Experience są ukazani ludzie, którzy to wszystko gdzieś zostawili. Mamy doktora Tonego, który zostawił bardzo dobrze płatną pracę w Nowym Jorku. Ma 58 lat, miał wielki dom, podwójny garaż, trzy dobre samochody i tą pracę w Nowym Jorku zostawił na rzecz sierocińca w Peru. Ta miejscówka w Peru jest dzisiaj oblegana przez dziesiątki młodych ludzi z całego świata, którzy pragną tam przyjechać, by opiekować się sierotami. Tam jest wielka radość w tym ośrodku. Ten ośrodek ma zbiór zasad. Tam jest specjalna komórka właśnie do pracy z dziećmi ulicy. I jakby ta energia wraca. Dając siebie, młodzi ludzie przyjeżdżając na wolontariat na miesiąc do tego ośrodka dostają dużo więcej. Od tych dzieci, które tam w tym ośrodku w liczbie ponad 150 na co dzień mieszkają. Jasne. A sam doktor Tony, dlaczego, jakie były powody, dla których to zrobił? Czy rzeczywiście aż taka filantropia? Sam doktor Tony, jak przyznaje w naszym filmie The Human Experience, był kilka lat temu z kolegami, lekarzami, z przyjaciółmi na wakacjach w Kalkucie. I kiedy jechał taksówką, w pewnym momencie zobaczył dzieci okaleczone i z punktu widzenia medycyny dla niego te okaleczenia były niewytłumaczalne. Wiedział, od razu poznał się na tym, że są to okaleczenia robione celowo, by te dzieci mogły żebrać, by te dzieci mogły wyciągać pieniądze. I to było na tyle traumatyczne, na tyle mocne doświadczenie osobiste dla jego osoby, że kiedy wrócił do Nowego Jorku, nie mógł znieść tego, że on żyje w takiej willi, że ma taką dobrą pracę,
i wiedział, że musi podjąć decyzję. Albo w lewo, albo w prawo. Albo zostaję tutaj w Stanach Zjednoczonych i dalej żyję tylko swoim życiem, albo wyruszam w podróż w nieznane i do końca życia, albo chociaż przez jakiś okres, spróbuję pracować i przebywać właśnie z takimi dziećmi, z takimi ludźmi. Czyli on tam pracuje z nimi? Tak, on w tej chwili pracuje w Peru. Tak jak wspomniałem, ten ośrodek się nazywa House of Hope. In Lima, Peru, w Limie w Peru, ale także dr Tony podróżuje regularnie do Indii i również współpracuje z fundacją Mary's Meals, która, uwaga, karmi 700 tysięcy dzieci w krajach trzeciego świata każdego poranka, więc dr Tony, bohater naszego filmu The Human Experience, poszedł za głosem tego, co w sercu mu narodziło się po pobycie w Indiach. Wróćmy do przesłania filmu Wiara, Nadzieja, Miłość, czyli... To są sprawy uniwersalne. To są sprawy uniwersalne i z perspektywy 3 lat podróży, kiedy film, nasz film The Human Experience zaangażowało się wielu ludzi na całym świecie. Począwszy od takich ludzi jak muzyk Bono z U2, z którym się spotkaliśmy, aktor Keanu Reeves. Ostatnio, niespełna miesiąc temu, spotkaliśmy się z panią Sharon Stone, z którą rozmawialiśmy o organizacjach, które specjalizują się w pomocy najuboższym, o programach docierania do młodych ludzi. Jak dzisiaj młodych ludzi w krajach takich jak Francja czy Niemcy, gdzie jest duży konsumpcjonizm, gdzie przykładowo podamy, w Niemczech dowiedzieliśmy się, że niektóra młodzież w wieku 17 lat ma 1000 euro kieszonkowego, a ich rówieśnicy w krajach trzeciego świata nie mają dolara na posiłki. Jak w krajach właśnie dobrze rozwiniętych w Europie zarazić wolontariatem, zarazić chęcią pomocy te pokolenie, które żyje na bardzo wysokim poziomie młodych ludzi. I nasza misja w tej chwili trwa. Jesteśmy w Australii, przez 3 tygodnie będziemy tutaj z filmem The Human Experience, pokazy w Sydney, w Melbourne, w Brisbane i jesteśmy wdzięczni za to, że dostajemy te zaproszenia. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że tak to się rozwinie jeszcze 4 lata temu, że te pokazy będą tak ewoluowały, że nastąpi taki progres i tyle osób wokół tych pokazów się skupi, na świecie jak i w Polsce, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że w Polsce mamy ośrodek w Rybakach, to jest ośrodek na Warmii, gdzie gromadzimy się i spotykamy, że mamy na Wolicy, na Ursynowie, centrum Edmunda Bojanowskiego, gdzie możemy się spotykać. Panie Maćku, życzę panu w takim razie, państwu, udanego zarażania i to ciekawe, jak słowo zarażanie może być użyte w pozytywnym znaczeniu. Może jeszcze przypomnimy, kiedy państwo będą mogli obejrzeć film Human Experience tutaj w Sydney. Otóż w Ashfield jeszcze dzisiaj o godzinie 3 po południu, jutro w Marajong 8 grudnia o godzinie 12.30 po południu i w Bankstown w Klubie Polskim 18 grudnia w środę o godzinie 6.30. Dziękuję panu za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję i zapraszamy na stronę poloniaexperience.pl, tam są wszystkie daty. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają w tej chwili w Australii i na całym świecie. Jednak i los, w łucach ten sam, życie oddajny tlen. Gdzie tutaj sens, gdzie powód tu, by zabijać się? Tyle przecież miejsca jest. Błękitnej arce tej. Tak niewiele i tak wiele dzieli nas. Tak nam blisko, a daleko jak do gwiazd. Wciąż fałszywie śpiewa chór, coraz większy rośnie mur. Zrozumem nasze serca, Piotr.
Australii trwa już przedświąteczna gorączka. W związku z tym zapraszam do wysłuchania krótkiego reportażu mojego autorstwa. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Handlowcy zacierają ręce, bo przecież sezon przedświąteczny jest to dla nich jeden z najbardziej dochodowych okresów. Australijczycy są gotowi wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Zostały jeszcze ponad 2 tygodnie do świąt, a już sklepy kuszą nas przedświątecznymi wyprzedażami, darmowymi żłobkami w sklepach, gdzie zabiegane mamy mogą zostawić swoje maluchy, dodatkowymi miejscami parkingowymi i możliwością robienia zakupów do późnych godzin nocnych. Ashley Church, menadżer Związku Handlowców w Australii, przyznała, że czas robienia zakupów zmienił się na przełomie lat. Kiedyś prawdziwy szał zaczynał się 26 grudnia, kiedy to były największe wyprzedaże. Teraz pojawił się tak zwany Czarny Piątek, a jest to potoczna nazwa dnia po Dniu Dziękczynienia w USA, który rozpoczyna sezon zakupów na Boże Narodzenie. W Stanach Zjednoczonych wiele punktów sprzedaży operują tego dnia w dodatkowych godzinach, niekiedy nawet całą dobę, oferując jednodniowe okazje i zniżki. Jest to często najbardziej dochodowy dzień dla sprzedawców. W Australii Czarny Piątek nie jest jeszcze tak popularny, a promocje jeszcze nie tak kuszące, ale jest to na pewno jakiś wyznacznik początku sezonu zakupów przedświątecznych. Church dodała również, że sprzedawcy nie stracili finansowo w związku z fenomenem robienia zakupów przez internet, ponieważ konsumenci cieszą się, że mogą znaleźć się w wirze zakupów przedświątecznych. Nie tym wirtualnym, ale tym rzeczywistym. Według Australijskiego Stowarzyszenia Sprzedawców Australijczycy mają wydać w tym roku około 29 bilionów dolarów na zakupy przedświąteczne, co daje nam około 1270 dolarów na jedną osobę. Media nagłaśniają fakt, że ten rok będzie jeszcze bardziej dochodowy dla handlowców, gdyż przewiduje się, że konsumenci wydadzą znacznie większe pieniądze niż w zeszłym roku. Swoje niezadowolenie z tego powodu wyrażają obrońcy środowiska naturalnego oraz psycholodzy. Według nich ilość plastiku odpadków po kupowanych masowo produktach jest zabójcza dla środowiska naturalnego. Psychologowie stwierdzili, że Australijczycy popadają w długi finansowe, co u wielu powoduje ogromną depresję. W związku z tym pojawiają się opinie, że konsumenci powinni zmienić swój stosunek do robienia zakupów. Czyli powinno kupować się mniej produktów, ale lepszej jakości. Okres Świętego Bożego Narodzenia to dla większości z nas czas radości, ale również kojarzy się nam z drogimi prezentami, presją zakupów na ostatnią chwilę oraz czasami wygórowanymi oczekiwaniami ze strony rodziny. Jak w takim razie ominąć stres związany z przygotowaniami do świąt? Oto kilka wskazówek. Przygotuj budżet, jaki możesz przeznaczyć na zakupy świąteczne. Dla wielu z nas okres świąteczny to finansowy ból głowy i kojarzy się z ogromnymi wydatkami i kartami kredytowymi. Jeżeli jednak zaplanujemy nasze wydatki z wyprzedzeniem, nawet odkładanie 5 lub 10 dolarów tygodniowo pozwoli nam na zaoszczędzenie jakichś tam pieniędzy. Prezenty mogą być bardzo kosztowne, szczególnie jeżeli mamy dużą rodzinę. Może warto przedyskutować plan zakupu prezentów wcześniej, na przykład umówić się, dla kogo kupowane są prezenty w tym roku oraz ustalić limit finansowy na te podarunki. Warto również przygotować listę zakupów, zanim udamy się do sklepu. Bezcelowe błądzenie między półkami sklepowymi może być bardzo irytujące i stresujące. W miarę możliwości powinniśmy robić zakupy znacznie wcześniej, nawet na początku grudnia. Pamiętajmy, że stresujące sytuacje nie wpływają na relacje między członkami rodziny. Warto wówczas omijać tematy, które mogą przyczynić się do kłótni. Aktywności fizyczne w gronie rodzinnym są zawsze dobrym sposobem na rozładowanie napiętych sytuacji. Życzę zatem Państwu, aby przygotowania do świąt były jak najmniej stresujące, a w wirze zakupów, abyśmy nie zapominali o symbolice świąt. I przechodzimy do kolejnej części naszej audycji. Marian Polak nagrał dźwiękowe sprawozdanie z polskiego Bożego Narodzenia na Darling Harbour, które świętowaliśmy 1 grudnia. Głównie dla tych, którzy nie mogli być tego dnia w Tumbelung Park i dla naszych słuchaczy na całym świecie. Byłem wczoraj na wspaniałej polskiej imprezie, która odbyła się w Sydney, pięknym Tumbelung
Park, to jest na terenie Darling Harbour, czyli takiego pięknego portu, prawie że w centrum city. Wokoło tego parku wiele atrakcji. Są kawiarenki, restauracje, sklepiki, cała masa innych rozrywek. I w tym pięknym miejscu, z początkiem grudnia każdego roku, odbywa się największy polski festiwal w Sydney, Polish Christmas, Polskie Boże Narodzenie. Przyciąga bardzo dużo Polonii. Ja osobiście spóźniłem się troszeczkę, bo dopiero przyjechałem 15 po pierwszej. Kiedy wszedłem do tego parku, no to aż mnie zaskoczyło. Cały park wypełniony ludźmi. Można było zobaczyć biało-czerwone czapki, biało-czerwone koszulki. Czuć było wielką, radosną atmosferę. Na skraju parku były namioty z polskimi wyrobami, książki, bombki na choinkę, różne inne rzeczy, no i bardzo dużo polskiego jedzenia. Z boku sceny był ogródek, gdzie sprzedawali polskie piwo i można sobie było tam siąść po obok sceny i słuchać polskiej muzyki. Występowały wszystkie folklorystyczne zespoły ludowe z Sydney. Podhale, Syrenka, Kujawy i Lajkonik. Wszystkie te zespoły mają piękne stroje, mają młodsze i starsze grupy, tańczą bardzo ładnie. W tym momencie, kiedy wszedłem, właśnie młody polski artysta grał na trąbce. Aleks Bagaciarz. Michalewska, wykształcona w Polsce w muzyce klasycznej. And now, Lucy Michalewska, she's a classical singer. Lucy is a soprano singer. She began performing at the age of 10, when she was discovered through school auditions and then was invited to sing on Polish television as a child performer. She received classical music training in piano and vocal coaching in Poland. Magia Kunz to zespół, który ma głównego wokalistę Michała Maciocha. Ze stu twarzy twoją chcę nadal, aby mieć nasze rendezvous. Tylko wyobraźni rendezvous. Moi stu nasze teraz piosenka z występów Lucy Jakubowskiej i zespołu Little Smoke. Była też grupa polskich studentów, którzy właśnie przyjechali z Polski. Dziękuję bardzo za głos. Jesteśmy studentami z Polski, którzy 4 lata temu kupili starego busa za 2000 zł i zaczęli podróżować pomimo braku doświadczenia i braku pieniędzy. Tym starym busem, który miał 20 parę lat, udało nam się po własnoręcznym pokolorowaniu go przerobieniu na kampera odwiedzić już 33 państwa w 9 wyprawach na 3 kontynentach. Objechaliśmy całą Europę, kawałek Azji, objechaliśmy całą Amerykę Północną, łącznie z Meksykiem, Kanadą i tak dalej. I w tym roku udało nam się przyjechać do Australii, do Sydney,
nasz samochód już w ciągu kilkunastu dni tutaj przyjedzie i tym starym autem po raz kolejny będziemy organizować właśnie taką nisko budżetową wyprawę pod nazwą Busem przez Świat, w ramach której chcemy w 4 miesiące objechać dookoła całą Australię, ponad 25 tysięcy kilometrów, do tego dodatkowo Nową Zelandię. Zapraszamy Was do śledzenia tej wyprawy na naszych stronach internetowych www.busemprzezświat.pl i www.busaroundtheworld.com, gdzie będzie można oglądać filmy, zdjęcia i tak dalej, gdzie będziemy starali się pokazać ludziom z Polski, jak wygląda Australia, jak wygląda życie w Australii, jak Polacy radzą sobie w Australii. A jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tutaj, bo byliśmy w zeszłym roku w Stanach i w Stanach nie widzieliśmy aż tak dużego zgromadzenia Polonii, pomimo tego, że tam jest Polaków dużo więcej, dlatego wielkie brawa dla Polonii Australijskiej. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj. Jakby ktoś miał ochotę z nami porozmawiać i tak dalej, będziemy się tutaj zaraz z lewej strony do końca festynu. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Kolędami program artystyczny zamknęła Grenia Tabor. Komunikaty lokalne. Związek Polskich Więźniów Politycznych zaprasza na australijskie spotkania z osobistościami życia naukowego, politycznego i społecznego, przedstawicielami opozycji patriotycznej w Polsce. Na spotkanie zapraszają profesor Sławomir Cęckiewicz oraz Krzysztof Wyszkowski. Spotkanie w Sydney odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.30 w Klubie Polskim w Ashfield. W Melbourne 14 grudnia o godzinie 16 w Polskim Sanktuarium Maryjnym przy ulicy 8 Aberfield, Essendon. Spotkanie w Sydney odbędzie się o godzinie 16.30. Informujemy, że z inicjatywy Towarzystwa Chrystusowego Prowincji Australijsko-Nowozelandzkiej na zaproszenie pani konsul Reginy Jurkowskiej do Australii przylatują młodzi filmowcy z Polski z grupy Polonia Experience. Owocem ich zaangażowania w nową ewangelizację jest film pod tytułem The Human Experience. Maciej Syka i Łukasz Terkowski będą gościć z filmem w takich miastach jak Canberra, Sydney, Melbourne czy Brisbane. Głównym organizatorem pobytu filmowców jest dr Barbara Ślusarczyk. Film opowiada o grupie przyjaciół udających się w podróż, która to na zawsze już odmieni ich życie. Młodzi bohaterowie Jeff i Michael rozpoczynają poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące każdego z nas. Po co żyję? Kim jest człowiek? Wyruszają najpierw do środowisk bezdomnych w Nowym Jorku, gdzie to zamieszkują z nimi w slumsach. Podczas wielu godzin rozmów i wspólnie spędzonych dni na nowojorskich ulicach doznają niezwykłego ciepła i życzliwości od ludzi, dla których właśnie ulica jest jedynym domem. Po tych doświadczeniach udają się do Peru, spotykając miejscową ludność. Wreszcie trafiają do Afryki, gdzie to pracując z chorymi na AIDS, jak i z dziećmi ulicy, doświadczają czegoś niespotykanego. Ich życiowa wyprawa, spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń, lecz przede wszystkim podróż do własnego wnętrza powoduje, iż film porusza serca i umysły tysięcy widzów na całym świecie. Co więcej, pokazuje, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, bowiem z odrobiną wiary w siebie i w innych ludzi możemy pokonać wszelkie losowe przeciwności i problemy. Serdecznie zapraszamy na autorskie pokazy filmu pod tytułem The Human Experience, które w Sydney odbędą się jeszcze w sobotę 7 grudnia o godzinie 15 w Klubie Polskim w Ashfield, w niedzielę 8 grudnia o godzinie 12.30 w sali Jana Pawła przy kościele w Maryng oraz w środę 18 grudnia o godzinie 18.30 w Klubie Polskim w Bankstown. W razie pytań podajemy numery kontaktowe. Ojciec Tadeusz Przybylak 0422 985
530 oraz dr Barbara Ślusarczyk 0421 995 323. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję Jerzego Moskały. Słuchaliście Państwo audycji Beaty Rumianek nadanej w Radiu 2000 FM. Podaję jeszcze numer telefonu, na który można będzie dzwonić między godziną 13 a 13.15. 97 15 54 11, aby podzielić się swoimi uwagami. Nastrój świąteczny w Australii zaczyna się na długo przed świętami, a grudzień to już głównie przygotowania do Bożego Narodzenia. Żegnamy się zatem w świątecznym nastroju. Zaśpiewajmy kolędową pieśń. Zapraszają znani polscy piosenkarze. Życząc wszystkim naszym słuchaczom słonecznego i szczęśliwego weekendu oraz rozsądku w przedświątecznych zakupach, żegnają się z Państwem Mariusz Szudziński oraz Aleksandra Błaszkowska, która dzisiejszą audycję prowadziła. Do usłyszenia za tydzień. Wszyscy brać mi są. Spoglądamy sobie w oczy. Tak serdecznie pierwszy raz. I wzruszenia łza się toczy. Że dobroci tyle.